Dzień dobry, 1133. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie ważne wskazówki, informacje na tu i teraz, w tym rozkładzie Tarota Akaszy. To jest przekaz dla Ciebie. Król Kluczy. On się pojawia na samym początku tego rozkładu. Jakby przekaz miał być o tym mężczyźnie. Musi być ważny, ważny dla całości rozkładu. Król Kluczy to król pieniądza, król biznesu, człowiek niezależny. Uwielbia pieniądze, uwielbia odczuwać wolność, uwielbia patrzeć na swoje posiadłości. Nie myśli głęboko o duchowości, cieszy się tym, co ma i nie chciałby tego stracić. Nie chciałby zostawić tych posiadłości. Patrzy się dumnie do przodu. Patrzy się na okręt. On gdzieś zmierza. Ta luneta symbolizuje patrzenie się daleko w przyszłość, szukanie nowych wyzwań, nowych możliwości, nowych celów. Jakby ten mężczyzna był takim wiatrem, który popycha Twój okręt do przodu, Twoje życie. Dzięki jego pieniądzom, możliwościom finansowym nie ma tutaj żadnego braku zagrożenia w tu i teraz. Dlatego ta tęcza, dlatego pogoda tak piękna, dlatego ten kapitan na karcie patrzy się daleko w przyszłość, a nie martwi przeszłością ani teraźniejszością. Tylko że ta sytuacja prowadzi do konfliktu. Mamy tutaj kartę róż, więc ta przyszłość, na którą wskazuje nam luneta, pokazuje szykowanie się do walki. Karta róż to karta miłości, najbliższej relacji i nie ulega wątpliwości, że ten mężczyzna jest stroną tego konfliktu, konfliktu z Tobą. Karta w tej pozycji nie oznacza jeszcze wojny. Tych ran być nie musi. Strony na razie patrzą na siebie. To wygląda tak, jakby przyszłość widziana oczami tego mężczyzny nie pasowała do Twojej wizji przyszłości. Stąd szykowanie się do konfliktu. Pokazujesz się Ty jako królowa miłości, ale odwrócona. Ty nie podejmujesz ostrej walki na miecze z tym mężczyzną, z jego wizją przyszłości, tylko odwracasz się i odchodzisz. Odpuszczasz, jakbyś uznała, że on i jego pomysły nie są tego warte, byś walczyła. Odwracasz się i idziesz. Patrzysz się na samotność. Brakuje tutaj istot, które otulałyby Ciebie miłością, jakbyś była sama w tej decyzji. A ten mężczyzna na Ciebie patrzy, na Twoje ruchy, na to, co robisz. I jeżeli jest królem pieniądza, królem biznesu, tutaj czuje się dobrze, tutaj czuje się pewnie, to jeśli chodzi o energię, o siły, siły przyrody, siły natury, tutaj on niczego nie rozumie. Czuje zdenerwowanie. Czuje się, jakby był takim intruzem tutaj na łonie natury, gdzie rzeczywistość z nim nie chce współpracować. On nie potrafi odnaleźć spokoju w swoim sercu. On nie rozumie, on czuje złość. Jak to się dzieje, że on przecież ma pieniądze, ma władzę, jest królem kluczy, a tutaj pojawił się ktoś na jego drodze życia, czyli ty, kto powiedział nie i odszedł. Nie tak miało być w jego rozumieniu. On nie rozumie, jak to możliwe, że ktoś mu odmówił cokolwiek.
Serce piramidy to jest kluczowa karta w każdym rozkładzie piramidy. Ona pokazuje serce, pokazuje o co chodzi. Chodzi tutaj o karmę. Ta sytuacja z tym mężczyzną jest karmiczna. Karmiczna w znaczeniu obciążenia. Nie pojawiła się tutaj karta bratnich dusz, bliźniaczych płomieni, które mają stworzyć jakiś bardzo ważny związek dla dusz. Tutaj tej duchowości nie ma. To jest czysta karma pomiędzy wami. Ty i on gdzieś kiedyś w jakimś życiu po prostu się spotkaliście, coś razem zrobiliście i do czegoś doszło, do jakiejś wymiany energii, do jakiejś niespełnionej energii i to po prostu jako karma przyszło za wami do tego życia, by ta energia mogła się wyrównać, byście mogli zakończyć te spory i pójść każdy w swoją stronę. To twoje odejście, to odwrócenie się od niego, to niestety brak miłości, brak rodzinnego szczęścia, brak pięknych emocji, brak cudownego, pięknego życia rodzinnego, to wszystko przez tą karmę. Na szczycie piramidy pojawia się dla ciebie bardzo ważna karta. To jest karta inicjacji, to jest karta rozwoju. Tutaj jest mistrz, mistrz wzniesiony, mistrz duchowy. Jest to świetlista, bardzo mądra istota z wyższych rejonów rzeczywistości, która wybiera szczególne istoty. Ty nią jesteś po to, by obudzić z tego ziemskiego snu, by przekazywać wiedzę, przekazywać mądrość, nowe umiejętności, zdolności, pokazać tobie coś, czego sobie nie uświadamiałaś, a będziesz to robić w przyszłości, w tym życiu. Tylko że ty jeszcze jesteś tutaj odwrócona. Twój umysł niegotowy blokuje te nauki. Twój umysł jeszcze patrzy na tą karmę. Jeszcze trzyma się tych sytuacji, ale najwyższa pora, by w końcu od tej karmy się uwolnić. Przecież nie będziecie wracać do siebie przez kolejne życia, bo to już nie będzie wam służyć. Najwyższa pora tę karmę oczyścić. Najwyższa pora otworzyć się na swoje wyższe części siebie, zająć się czymś nowym, czymś, co będzie pochodzić od duszy. Tam ty odnajdziesz szczęście, odnajdziesz sens życia. Na pewno nie w tym karmicznym układzie. To był przekaz dla ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.